Cześć, witam w kolejnym wydaniu Teletygodnika. Dziś przeglądę numer 22. Czas rzucić okiem na dzisiejszą okładkę. Na dzisiejszej okładce Przemysław Babiarz. W czerwcu świętuje 30-lecie pracy dziennikarskiej. Nam opowiada o miłości do sportu i rodzinnego Przemyśla, a także Liga Narodów. Siatkówka i piłka nożna. Biało-czerwoni rozpoczynają prestiżowe rozgrywki. A także na wspólnej. Żbik udowadnia swojemu ojcu, że Magda jest oszustką. A także wywiad. Marcin Miller. Co sprawiło mu największą trudność w wielkiej ucieczce? A także Klan. Finał sezonu. Czy Kamila naprawdę spodziewa się dziecka? Tak wygląda dzisiejsza okładka. Teraz czas rzucić okiem co w środku. Na początek gwiazdy ciekawostki wydarzenia i Orły 2022. Święto polskiego kina. W trakcie gali, która odbędzie się 6 czerwca, zostaną wręczone statuetki Polskiej Akademii Filmowej. Kto pojawi się na czerwonym dywanie i gdzie można zobaczyć transmisję? To już 24. edycja wręczenia polskich nagród filmowych Orły. Kto w tym roku opuści Teatr Polski w Warszawie z cenną statuetką, a kto będzie czuć niedosyt? O tym wszystkim dowiemy się w chwili otwarcia kopert z wynikami głosowania. Wiadomo jednak, że w tym roku za osiągnięcia życia Orła odbierze reżyser Jerzy Skolimowski, zdobywca Złotej Palmy w Cannes w 1982 roku. Galę poprowadzi Maciej Sztur, który co ciekawe jest także jednym z nominowanych. Uczestnicy wieczoru wystąpią z antywojennym apelem pod hasłem Stop Russian War. Na czerwonym dywanie pojawi się mnóstwo gwiazd. Wśród nich nie zabraknie nominowanych aktorek Marii Dębskiej, Agaty Buzek, Magdaleny Koleśnik, Sandry Korzeniak, Ewy Wiśniewskiej oraz Aleksandry Koniecznej. Przybędą też najpopularniejsi nominowani do Orłów aktorzy Robert Więckiewicz, Tomasz Ziętek, Adam Woronowicz czy Andrzej Hyra. Galę będzie można zobaczyć w niekodowanym paśmie stacji Canal+. Początek transmisji o godzinie 20. Teraz czas na hity z kategorii seriale i wśród tegotygodniowych propozycji nowości na początek Kontrola 2. Drogi Natalii i Majki znów się krzyżują. Wcześniej ich przypadkowe spotkanie stało się początkiem młodzieńczej miłości. Teraz nadchodzi czas refleksji. Natalia musi sprostać problemom w wieloletnim związku, a Majka planuje wyjazd do Hiszpanii. Premiera tego serialu w środę 8 czerwca o 22:45 w TVN. Kolejna z nowości to Klan Kennedych. Opowieść o losach słynnej rodziny. Podczas II wojny światowej Jack Kennedy służy na Pacyfiku. Po zakończeniu walk dzięki wsparciu ojca robi karierę polityczną. W 1960 roku wygrywa wybory prezydenckie. Premiera tego serialu w poniedziałek 6 czerwca o 21:05 w TVP1. I jeszcze jedna z nowości, Sfora 2. Na plaży zostają znalezione zwłoki nastolatki. Wszystko wskazuje na to, że zmarła z powodu przedawkowania. Mimo to bezkompromisowa Olivia Fernandez i jej policyjna brygada wszczynają śledztwo. Premiera tego serialu w niedzielę 5 czerwca o 20:10 w Alekino Plus. Teraz czas na hity w sieci i wśród tegotygodniowych propozycji Tina. Miała przy sobie 36 centów i mały bagaż. Chwilę wcześniej została pobita przez męża. Maskując ślady po pięściach Ike'a, po cichu wyszła z pokoju. Po drugiej stronie ulicy był inny hotel. W recepcji poprosiła o rozmowę z dyrektorem. Powiedziała mu wprost, nazywam się Tina Turner. Jak widać, właśnie pokłóciłam się z mężem. I dodała, że nie ma przy sobie pieniędzy. Dostała najlepszy apartament, a przy drzwiach na polecenie dyrektora stanęli ochroniarze. To był początek końca jej dotychczasowego życia u boku brutalnego męża. W 1976 roku ostatecznie rozwiodła się z Ike'em Turnerem. 5 lat później rozpoczęła solową karierę. Przełomem był album Private Dancer, wydany w 1983 roku. W świetnym dokumencie Tina, wielka diwa muzycznej sceny, opowiada swoją niezwykłą historię. W dokumencie oprócz Tiny Turner będzie można zobaczyć Angela Bassett i Oprah Winfrey. I ten film dostępny jest w HBO Max. Kolejna z propozycji to Miłość i Anarchia. Sophie, pracoholiczka, mężatka i matka dwójki dzieci, dostaje trudne zadanie. Ma zmodernizować małe wydawnictwo. Poznaje tam młodszego od siebie informatyka Maxa. Między tą dwójką zaczyna się nietypowy flirt. Rzucają sobie wyzwania, których realizacja wiąże się z wykraczaniem poza przyjęte normy społeczne. Początkowo wygląda to niewinnie, ale wkrótce wymyka się spod kontroli. Podobnie jak to, co łączy Sofię i Maxa. Dla głównych Ida Engvall, Bjorn Mosten, Reine Brynolfsson, Carla Sen i Gizem Erdogan. I dwa sezony tego serialu dostępne są na Netflixie. I jeszcze jedna z propozycji, Candyman. W
kultowym horrorze z 1992 roku biała studentka wpadła w obsesję na punkcie ducha afroamerykanina z hakiem zamiast dłoni. Po latach tę historię ktoś przywołuje na parapetówce u Briany i jej chłopaka, wrażliwego artysty Anthony'ego. Czarnoskóry mężczyzna, który szuka tematu do nowego cyklu dzieł sztuki, zaczyna się nią interesować. Zapuszcza się więc do dzielnicy, w której kiedyś duch grasował. Już wie, żeby go przywołać, wystarczy 5 razy wypowiedzieć do lustra jego imię – Candyman. Film według scenariusza Jordana Peele'a to nie tylko horror, ale też opowieść o niesprawiedliwości, rasizmie, uprzedzeniach, przeciw którym jedyną bronią bywają miejskie legendy. Dla głównych Yahya Abdul-Mateen, Tenoya Paris, Vanessa Williams i Rebecca Spence, i ten film dostępny jest w HBO Max. W ramach hitów w sieci po raz kolejny będę przeglądał magazyn Netfilm. Czas na kolejne premiery. Na początek The Boys 3. Niepoprawni politycznie, oryginalni, zbuntowani, jeszcze bardziej brutalni i popaprani. The Boys wracają z długo oczekiwanym trzecim sezonem. Podczas gdy chłopaki i siódemka chwilowo zawiesili broń, na scenę wkroczy Payback. Ciesząca się sławą od czasów II wojny światowej drużyna superbohaterów, która była inspiracją do założenia siódemki. Na jej czele będzie stał Soldier Boy Jensen Ackles. Z pozoru przyjazny człowiek, a w rzeczywistości mroczna postać. Będzie on swego rodzaju parodią Kapitana Ameryki. W szóstym odcinku pojawi się adaptacja historii Herogasm, która skupi się na superbohaterskich festiwalach orgi. Ale serial odkryje też tajemnicę Victorii, Claudia Dumi, u której w finale drugiego sezonu zaczął pracę nieświadomej jej prawdziwej twarzy Hagi, Jack Quaid. Myślę, że wkroczyliśmy na zupełnie nowy poziom. Nasze postaci pokazują się od nieznanej dotąd strony, zapowiada ten ostatni. Zaś Anthony Starr, serialowy Homelander, mówi tajemniczo: to mój ulubiony sezon z wielu powodów, których nie mogę zdradzać. 3 czerwca wyemitowane zostaną 3 premierowe odcinki, kolejne po jednym co tydzień. Dla głównych Carl Urban, Jack Quaid, Anthony Starr, Jensen Ackles i Claudia Dumi. I 3 pierwsze odcinki 3 sezonu tego serialu dostępne będą od 3 czerwca w Prime Video. Kolejna z premier to Przechwycenie. Elsa Pataki, żona Chrisa Hemswortha, który został jednym z producentów filmu, dotąd zwykle grywała role drugoplanowe. Teraz dostała szansę, by pokazać, na co ją stać. Przygotowując się do filmu, trenowała przez 4 miesiące, co przekłada się na jej wyczyny przed kamerą. Pataki walczy na noże i wręcz strzela, jest postrzelona i wykonuje akrobacje, jakich nie powstydziłby się jej mąż. Kapitan J.J. Collins Pataki, po tym jak niesłusznie zwolniono ją z wymarzonej posady w Pentagonie, zostaje dowódcą położonej na środku Pacyfiku bazy wychwytującej pociski nuklearne. Pewnego dnia w stronę Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelonych 16 pocisków nuklearnych. Atak zagraża także bezpośrednio bazie kapitan Collins. Kobieta staje twarzą twarz z charyzmatycznym Aleksandrem Kesselem, Luke Bracey, byłym oficerem amerykańskiego wywiadu wojskowego, obecnie przywódcą grupy najemników, który zamierza zrealizować niewyobrażalny plan. Collins musi wykorzystać swoje wieloletnie szkolenie taktyczne i wiedzę wojskową, aby ustalić, komu może zaufać i powstrzymać Kessela i jego bandę przed ukończeniem ich pokręconej i straszliwej misji. Dla głównych Elsa Pataki, Luke Bracey i Aaron Gwenon. I ten film dostępny będzie od 3 czerwca na Netflixie. I jeszcze jedna z premier, Physical 2. W drugim sezonie rozgrywającego się w latach 80. serialu spotkamy Sheila Rose Byrne, która cieszy się z sukcesu swojego wideo z ćwiczeniami i która musi zmierzyć się z kolejnym konkurentem w świecie aerobiku. Będzie to nowa postać w serialu guru odchudzających się Vincent Vinnie Green, Murray Bartlett. Ich skomplikowane stosunki będą główną osią premierowych odcinków. Dla głównych Rose Byrne, Rory Scovel, Deirdre Friel, Paul Sparks i Mary Bartlett. I drugi sezon tego serialu dostępny będzie od 3 czerwca w Apple TV+. To by był przegląd magazynu Netfilm, a teraz wracam do Teletygodnia i czas teraz na widowisko Corteo Cirque du Soleil. We wrześniu Cirque du Soleil zawita do Gdańska i Krakowa ze swoją kultową produkcją Corteo. Tak wspaniałego widowiska dawno nie widzieliście. Na wyjątkowej scenie osadzonej w centrum publiczności rozegra się majestatyczna parada. Po 2 latach przerwy kanadyjski Cirque du Soleil powraca do Polski ze spektaklem, w którym magia wyobraźni znajdzie ilustracje w najodważniejszych akrobacjach, a ja
łączy się ze snem. Jego bohaterem jest klaun Mauro, marzyciel, który oczami wyobraźni widzi wspaniałą procesję. Włoskie słowo corteo właśnie ma takie znaczenie. To parada, w której uczestniczy radosny, rozdokazywany tłum. Niemłody klaun, nad którym czuwają anioły, tak wyobraża sobie swój własny pogrzeb. Nie jest on jednak wydarzeniem smutnym. Odbywa się w atmosferze karnawału. To świat zawieszony między niebem a ziemią, uczekający swoim pięknem. Mauro, marzyciel, w towarzystwie byłych członków trupy, zakłada kostium, aby po raz ostatni wystąpić przed publicznością. Spotyka pana lojalnego, białego klauna, małego klauna, klauna giganta, małego anioła, klauna Augusta i innych. Widzą spektaklu, niesamowitych wrażeń dostarczy nowatorska, obrotowa scena. Jedna połowa widowni skierowana jest w stronę drugiej, dzięki czemu publiczność ogląda nie tylko samą paradę, ale może spojrzeć na zebrane audytorium tak, jakby patrzyła okiem artysty. Liczna i zabawna muzyka, wzruszające swoją autentycznością postaci, akrobacje na drabinach, wstęgach, kołach i żyrandolach, melodie grane na misach tybetańskich czy ręcznie malowane kurtyny i aktorska pasja sprawiają, że corteo ma hipnotyzującą moc. A spektakle odbędą się 1, 2, 3 i 4 września w Krakowie, Tauron Arena oraz 8, 9, 10 i 11 września w Ergo Arenie w Gdańsku. Teraz czas na hity z kategorii dokument i wśród tegotygodniowych propozycji premiery Morze Śródziemne, Przyroda w potrzasku. Zmiany klimatyczne wywołane działalnością człowieka to problem globalny dotyczący całej planety. Są jednak regiony szczególnie wrażliwe na te zmiany. Jednym z nich jest basen Morza Śródziemnego. Premiera tego programu w niedzielę 5 czerwca o 11 BBC Earth. Kolejna z premier to niezwykłe zjawiska pogodowe. Dokumentaliści zapraszają na spotkanie z wielkimi piorunami, płonącym tornado i chmurą o długości prawie 1000 km. Eksperci objaśniają pochodzenie i naturę tych zjawisk. Premiera tego programu w środę 8 czerwca o 18 na National Geographic. Kolejna z premier to nauka w służbie policji. Arsenał technologii, które pomagają w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości, jest coraz bogatszy. Policjanci korzystają w pracy z badań DNA i wirtualnej rzeczywistości. Premiera tego programu we wtorek, 7 czerwca o 22 w Planet Plus. Kolejna z premier to Żołądek czy Rozsądek 9. Dwoje kulinarnych mistrzów przekonuje widzów do swojej wizji odżywiania. Adrian Richardson lubi obfite dania. Zoe Bingley-Palin stawia na lekkość i dużą ilość warzyw. Premiera tego programu w poniedziałek, 6 czerwca o 16 w Kanal Plus Kuchnia. I jeszcze jedna z premier, Koszmar uwięzionych dziewcząt. Cleveland w stanie Ohio w ciągu kilku miesięcy w bardzo zbliżonym miejscu znikają dwie nastolatki, Gina DeJesus i Amanda Berry. Rodziny rozpoczynają wspólne poszukiwania. Premiera tego programu w niedzielę 5 czerwca 21 w ID. Czas teraz na hity filmowe i wśród tegotygodniowej propozycji premiery w TV na początek The End, satyra na świat show biznesu. W trakcie pandemii 7 celebrytów bierze udział w transmitowanej na żywo grze. Z czasem fikcja zaczyna przeplatać się z rzeczywistością. Premiera tego filmu w niedzielę 5 czerwca o 21.30 w Kanal Plus Premium. Druga z premier to Wyzwanie. Byli policjanci Jacek i Marek otwierają pub na Mazurach. Niebawem w pobliskim jeziorze zostaje znalezione ciało topielca. Dramat kryminalny z Erykiem Lubosem i Rafałem Królikowskim w rolach głównych. Premiera tego filmu w poniedziałek 6 czerwca o 22.25 w Polsacie. Teraz czas na piątek i kolejną premierę Zełenski. Jego droga do bohaterstwa. 24 lutego świat ze zdumieniem obserwował narodziny nowego bohatera. Jest nim prezydent Wołodymyr Zełenski, który przed agresją Rosji na Ukrainę był obiektem niewybrednych żartów. Jeszcze na początku roku mało kto wierzył, że urodzony w 1978 roku w Krzywym Rogu aktor zostanie podziwianym przywódcą. Po 24 lutego wszystko się zmieniło. Opozycjoniści zaczęli go darzyć szacunkiem, przestali też wspominać, że zagrał w serialu Sługa Narodu i wygrał Taniec Gwiazdami. Dzisiaj w Ukrainie nie ma nikogo, kto by wątpił, że gospodarz kraju do końca będzie bronił ojczyzny przed zakusami Kremla. Twórcy francuskiego dokumentu pokazują jego przemianę w charyzmatycznego męża stanu. Premiera tego filmu w piątek, 3 czerwca o 20 w Kanal Plus Dokument. Teraz czas na niedzielę i temat z okładki. Wywiad, wielka ucieczka, Marcin Miller. Uwielbiam nowe wyzwania. Jest gwiazdą disco polo. Na koncie ma wiele płyt, setki koncertów i rzesze fanów. Teraz zobaczymy Marcina Millera w zupełnie nowej odsłonie.
Dostaję dużo propozycji wzięcia udziału w nowych programach, więc będzie mnie trochę widać na małym ekranie, zapowiada Marcin Miller. W Wielkiej Ucieczce wokaliście partnerował Luca Rossi. Nowy odcinek Wielkiej Ucieczki w niedzielę 5 czerwca o 21.50 w TV4. Teraz pierwszy odcinek Nastolatki Generacja Jutra. Świat młodych ludzi. Pokolenie Z to osoby urodzone po 1995 roku. Nie znają życia bez internetu i social mediów. Są otwarci i twórczy, ale niełatwo przychodzi im skupienie uwagi na jednym zadaniu. Ich główne cechy to mobilność, szybka reakcja na zmiany i realistyczne podejście do życia. Niektórzy zarzucają im rozszczeniowość i brak wytrwałości. Jednak to oni będą kreować świat i wyznaczać kierunek społecznych zmian. W serialu poznamy przedstawicieli współczesnej młodzieży z różnych środowisk. Wyjawią nam swoje, często kontrowersyjne poglądy, plany oraz marzenia. Pierwszy odcinek tego programu w niedzielę 5 czerwca o 13 w Polsat Play. Teraz czas na premierę w TV 2000 lat antysemityzmu. Skąd ta niechęć? Ludzkość jest pełna uprzedzeń i niechęci do inności. Jednym z jej najstarszych przejawów jest antysemityzm. Według badaczy ma on swoje źródła w starożytnym Egipcie. Niechętni Żydom byli też Grecy, którzy uważali ich za barbarzyńców. Najjaskrawszym przejawem uprzedzeń były rozruchy w Aleksandrii w 30 roku naszej ery, w wyniku których zginęły tysiące Żydów. Autorzy dokumentu analizują to ciągle aktualne zjawisko. Premiera tego programu w niedzielę 5 czerwca o 22 w Planet Plus. Teraz czas na poniedziałek i pierwszy odcinek Klan Kennedy, trochę jak mafia. W tym serialu wielka polityka łączy się z wątkami obyczajowymi, a w cieniu walki o władzę toczy się rodzinne życie i miłosne, niekiedy skandaliczne. Serial Johna Cassara o najbardziej wpływowej rodzinie w historii USA od początku budził kontrowersje. Widzom spodobało się to, że Kennedy nie sportretowano na kolanach. Opowieść o słynnym klanie przypomina Ojca Chrzestnego, mówi Greg Kinnear, grający Johna F. Kennedy'ego. Tu także postacią centralną jest skłonny do manipulacji żonny władzy senior rodu Joseph P. Kennedy, świetny Tom Wilkinson, który wysługuje się synami, aby spełnić swoje ambicje. Poznajemy go, gdy jest ambasadorem USA w Wielkiej Brytanii i robi wszystko, żeby nie dopuścić do udziału ojczyzny w II wojnie światowej. Staje się inaczej, a dwaj jego synowie, Joseph P. Kennedy Jr., Gabriel Hogan oraz John F. Kennedy, Greg Kinnear, wstępują do marynarki wojennej i jadą na front. Joseph ginie, zaś przystojny John zbiera oznaczenia za bohaterskie czyny. Nic dziwnego, że ambitny ojciec zaczyna naciskać, by starał się o urząd prezydenta USA. Minie jednak jeszcze sporo czasu, nim marzenie głowy rodu się spełni. Losy ambitnego ojca to jeden z wielu wątków szokujących historii klanu Kennedy. W serialu nie brak przeglądu ważnych wydarzeń z dziejów Stanów Zjednoczonych, II wojny światowej, inwazji w Zatoce Świń, kryzysu kubańskiego, walk o prawa obywatelskie oraz zamachów na Johna 22 listopada 1963 roku, jego brata Roberta 5 czerwca 1968 roku. Wśród postaci drugoplanowych pojawiają się zaś Frank Sinatra, Marilyn Monroe, dyrektor FBI J. Edgar Hoover, szef mafii Sam Giancana i zabójca JFK Lee Harvey Oswald. Córka Johna, Caroline, przed premierą w 2011 roku próbowała doprowadzić do zakazu emisji. W tych dążeniach wspierają dziennikarka Maria Schreiber, siostrzenica JFK i żona Arnolda Schwarzeneggera. Co ją tak poruszyło? Przekonajmy się sami. Pierwszy odcinek tego serialu do obejrzenia w poniedziałek 6 czerwca o 21.05 w TVP1. Teraz kolejny program, pierwszy odcinek Polska z góry 6. Pół kilometra nad ziemią. Przed nami szósty sezon wyjątkowej produkcji, w której można podziwiać urodę naszego kraju z lotu ptaka. Inspiracją dla twórców Polski z góry, Rymwida Błaszczaka i Radosława Orła, stały się emitowane w Wielkiej Brytanii cykle Świat z góry oraz Ziemia z nieba. O ile jednak Brytyjczycy robili zdjęcia z helikoptera, u nas do tego celu wykorzystano dron szybujący 500 metrów nad ziemią. Tym razem wzniesiemy się dzięki niemu nad Szczecin i okolice, Polesie Lubelskie, Podlasie, Mazury, Bory Dolnośląskie oraz pogranicze Górnego Śląska i Małopolski. Szukamy też śladów templariuszy nad Odrą i Wartą. A miłośnikom architektury na pewno przypadną do gustu malownicze zamki Tępczyńskiego Parku Krajobrazowego. Premiera kolejnego sezonu Polski z góry w poniedziałek 6 czerwca o 18.30 w Planet Plus. Czas teraz na wtorek i kolejną premierę w TV Irma Webb.
Między rolą a życiem, serial z adaptacją filmu, który na ekrany kin trafił w 1996 roku, jednak w przeciwieństwie do pierwowzoru, tym razem bohaterka nie jest azjatycką aktorką, a pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Ale Mira również ma dość układów panujących w showbiznesie i czuje się mocno przygnębiona po niedawnym rozstaniu. Postanawia więc przyjąć propozycję pewnego francuskiego reżysera. W Paryżu ma wcielić się w rolę Irmy Webb we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego Le Vampire. Opowieść jest utrzymana w konwencji bardzo mrocznego thrillera i wymaga od aktorów sporego zaangażowania. Wszystko to sprawia, że Mira za mocno wchodzi w swoją rolę, a granice między filmem a rzeczywistością bezpiecznie się zacierają. W roli głównej zobaczymy szwedzką aktorkę Alicję Vikander, zdobywczynię Oscara za rolę drugoplanową w filmie Dziewczyna z portretu, a reżyserem serialu jest Oliver Assayas, twórca m.in. kontrowersyjnej Stylistki. Premiera tego serialu we wtorek, 7 czerwca o 20.10 HBO. Czas teraz na środę i kolejną premierę. Głośni i wściekli, o co chodzi populistom. W ostatnich latach partie populistyczne zyskują coraz większe poparcie w wielu europejskich krajach. Wszystko dlatego, że ich przywódcy doskonale potrafią wykorzystać niezadowolenie społeczne, umiejętnie sterują emocjami, stereotypami i lękami. W uzyskaniu głosów wyborczych świetnie sprawdzają się hasła dotyczące niesprawiedliwości społecznej, migrantów, konieczności obrony tradycji czy potrzeby walki z wszechogarniającą korupcją. Autorzy cyklu postanowili dotrzeć do korzeni, czyli do tych, którzy pałają największym gniewem i liczą, iż to właśnie dzięki populistom zmieni się świat. W każdym z odcinków spotykamy się z mieszkańcami kilku europejskich krajów. Dziś poznamy m.in. poglądy pochodzącego z Londynu Rickiego. Premiera kolejnego odcinka tego programu w środę 8 czerwca 21 Planet Plus. Czas na czwartek i kolejną premierę Dzika Brazylia. Płochliwy łowca. Brazylia to nie tylko kolorowy karnawał w Rio, ale także niezwykła przyroda, która zachwyca na każdym kroku. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest jaguar. Jego królestwem jest Pantanal, rozległa równina w środkowo-zachodniej części Brazylii. Po lwie i tygrysie jest trzeci na liście największych dużych kotów na świecie. To najgroźniejszy drapieżnik w tych rejonach, a jednocześnie wykazuje się wielką płochliwością. Premiera kolejnego odcinka tego programu w czwartek, 9 czerwca o 17 w Planet Plus. Na koniec, czy pamiętasz, że 3 czerwca 1994 roku rozpoczęła się emisja pierwszego odcinka teleturnieju 1 z 10, test wiedzy i spokoju. Nawiązując do chyba wszystkim znanych zasad popularnego teleturnieju, jego prowadzący Tadeusz Sznuk nigdy nie grał na siebie. Zawsze z niesamowitą kulturą, spokojem i cierpliwością traktuje uczestników niełatwych zmagań z tak rozległych dziedzin wiedzy. A nieraz wymaga to od niego nie lada wysiłku. Sam twierdzi, że wcale nie jest taką oazą spokoju, co trudno uwierzyć. Cóż, jestem nerwusem, w teleturnieju muszę być spokojny, nie tylko z pozoru, ale też z racji jednego drobnego zapisu w regulaminie, który mówił, że we wszystkich sprawach wątpliwych decyduje głos prowadzącego. No to się opanowuje, jednak później odreagowuje. Wyznał rozbrajająco w jednym z wywiadów. Ostatni rzut oka na dzisiejszą okładkę, ten teletydzień od dziś w sprzedaży. W tym tygodniu śmiało mogę powiedzieć, że sezon wakacyjny już się rozpoczął, bo mimo że są nadal premiery, to głównie są to premiery na kanałach tematycznych i całkiem sporo ich jest, bo nie tylko w tej sekcji hity dokumentalne, ale również na tych stronach z poszczególnymi dniami. Sporo tych różnych filmów dokumentalnych czy cykli filmów dokumentalnych, że codziennie jest kolejny nowy odcinek jakiegoś tam programu. No tak poza tym, żadnych premier właściwie nie ma. Wszystkie programy praktycznie miały już swoje finały. Jedynym finałem, który jeszcze nie został rozwiązany, jest finał programu Hotel Paradise, ale w sumie średnio mnie to obchodzi, bo w ogóle tego programu nie oglądałem, więc to jedyny program, który jeszcze nie został rozwiązany, nie wiadomo kto zwyciężył. A tak to próżno szukać jakichś nowych programów. Na pewno niedługo pojawią się różne festiwale, kabaretony i tak dalej, transmisje z różnych takich emitowanych na żywo koncertów czy festiwali, a z innych programów to raczej nie liczę już na nic. Jest jeszcze program Wielka Ucieczka, o którym w tamtym tygodniu mówiłem, pewnie jeszcze kilka odcinku będzie wyemitowanych, bo z tych zwiastunów, które widać na rozpoczęciu każdego odcinka, to jeszcze kilku gwiazd nie widziałem, więc tak spodziewam się, że może jeszcze 2-3 odcinki, może nawet 4, może do końca czerwca będzie emitowany ten program. Zaczyna się sezon ogórkowy, powtórkowy, czyli będą jedne i te same seriale. Choć teraz telewizje trochę zmieniają strategię, bo dawniej w wakacje na kanałach, no głównie właśnie kanałach TVP, były emitowane stare seriale, które już wszyscy od wielu lat znają i ciągle widzowie byli katowani tymi programami.
A teraz te telewizje troszkę zmieniają strategię, bo często z ostatniego sezonu albo nawet dwa sezony wcześniej są te programy, które nie tak dawno leciały, są właśnie przypominane widzom, że ci, którzy nie widzieli albo chcieliby sobie jeszcze raz obejrzeć, a nie chce im się tego szukać w internecie, gdzieś tam na playerze czy na innych platformach, no to mogą sobie to obejrzeć w wakacje, gdy mają trochę czasu. No i tak rzeczywiście się dzieje, bo już widzę, że niektóre programy, które nie tak dawno się skończyły, były finały, a znowu są retransmitowane, że może ci, którzy nie mieli czasu, sobie teraz nadrobią te zaległości. To w sumie nie jest taki zły pomysł, na pewno lepsze to niż te stare filmy i stare programy, te stare seriale, które wszyscy już od wielu lat znają. To już jest takie oklepane, że już nie ma sensu chyba tego puszczać, ale wreszcie ktoś w telewizjach poszedł po rozum do głowy, że nie puszczają już tych staroci, tylko raczej takie w miarę bieżące programy. No i oczywiście pozostają jeszcze platformy streamingowe, tam praktycznie co tydzień będzie się coś pojawiało. Na pewno wielu czeka na start Disney Plus, który już niedługo. To jest chyba największa wyczekiwana premiera platformy streamingowej, no bo HBO Max było wcześniej HBO Go, więc to nie jest niewielka różnica, jasne, ten katalog się poszerzył, ale właściwie wielkiej różnicy nie ma, to po prostu zmieniono tylko nazwę, a praktycznie to, co już tam było na HBO Go, to nadal zostało. Oprócz tego pojawiły się nowe treści i tam nowe treści też ciągle się pojawiają. A Disney Plus będzie coś całkiem nowego. Na pewno ucieszą się ci, którzy lubią na przykład klasyczne filmy Disneya, bo one rzadko są teraz puszczane. Czasami gdzieś tam z okazji Dnia Dziecka, czy jakichś innych takich bardziej rodzinnych jakichś świąt, tam i Boże Narodzenie, czy coś, są czasami puszczane te filmy. No a tak to próżno tego szukać, zazwyczaj rzadko się te filmy pojawiają. Tak samo z tymi serialami. Niektórzy ubolewają, że na przykład na kanałach Disney Channel czy Disney XD nie są puszczane jakieś tam kreskówki, czy jakieś tam seriale aktorskie, które wiele lat temu były bardzo popularne, a teraz próżno ich szukać, bo tam właściwie jedne i te same kreskówki są puszczane. No a te stare gdzieś tam są już wypierane i rzadko też od czasu do czasu, gdy tam już widzowie nudzą, to czasami są gdzieś, i to zazwyczaj po nocach, puszczane jakieś fajniejsze, starsze kreskówki. Więc to wszystko będzie sobie można odświeżyć, bo ten katalog jest naprawdę szeroki i te wszystkie produkcje właśnie, stare produkcje Disneya, produkcje Disney Channel czy Disney XD i również produkcje Marvela, a także National Geographic będzie tam można znaleźć w jednym miejscu. No więc pewnie wielu widzów czeka na premierę tej platformy. A póki co, no to pozostają jeszcze te platformy, które działają. No i tak jak powiedziałem, co tydzień tam pojawia się coś nowego. Oczywiście Netfilm nie wyłapuje wszystkiego. Tych premier w każdym tygodniu jest dużo więcej niż to, co tutaj przedstawiam. A na premiery telewizyjne niestety trzeba będzie poczekać do jesieni. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.